Wrocławskim, zamknięte są od południa pasmem Sudetów. Wróciła ta ziemia do Polski po długich wiekach niewoli. Wróciła i wniosła do ojczystego skarbca zachowane przez wieki pamiątki, skarby narodowej kultury, wniosła swe piękno, bogactwo, swą starą jak Polska przeszłość. Tu, w małym, a starym mieście Grodkowie, dokąd wchodzimy przez Staromiejską, urodził się w stolarskiej rodzinie Józef Elsner, założyciel warszawskiego konserwatorium, profesor i wychowawca największego geniusza muzyki polskiej, Fryderyka Chopina. W innym miasteczku Opolszczyzny, Oleśnie, urodził się Józef Lompa. Całe życie poświęcił walce o polskość tej ziemi. Ale dopiero nasze pokolenie dokonało tego, o czym marzył. Przywróciło Polsce ziemię opolską. Tu w Oleśnie ocalał szczęśliwie z pożogi wojennej drewniany kościółek świętej Anny. Jeden z najstarszych zabytków drewnianego budownictwa, kształtu róży o pięciu płatkach, zbudowany został przez słynnego na Śląsku ludowego mistrza cieślę Marcina Snopka. Liczy ten kościółek lat ponad 400. Jeszcze jeden ślad, że przeszłość tej ziemi i tego ludu to przeszłość Polski. Brama Muzeum w Brzegu otwiera drogę ku minionym wiekom, ku tej właśnie polskiej, niezatartej przez ucisk i niewolę przeszłości. W połowie XVII wieku stare miasto Brzeg było jednym z największych ośrodków drukarstwa w Europie. W tutejszych oficynach drukarskich tłoczono polskie i łacińskie księgi, z których wiele przechowało się do naszych dni. Wśród białych kruków drukarstwa znajduje się tu doskonały kancjonał polski, zawierający ponad 600 polskich pieśni, dzieło na owe czasy wyjątkowe i niezwykłe. Piękny pomnik ludowej sztuki i staropolskiej mowy. Komnaty, plafony, starodawne, dostojne wnętrza, niczym na Wawelu. Bo też na wzór krakowskiego Wawelu budowano tutejszy zamek. Stary sztych ukazuje nam, jak wyglądał on przed wiekami. Rozpoczęliśmy już pracę nad przywróceniem go do dawnej świetności. Ocalały szczęśliwie bezcenne fragmenty tej budowli. Wśród nich przepiękny, majestatyczny portal nieznanego mistrza. Zdobią go kute w kamieniu popiersia piastów, a wśród nich posągi pierwszych władców Polski. Mieszka i Bolesława Chrobrego. W tym samym Brzegu, tak bogatym w pamiątki przeszłości, stoi ratusz wzniesiony w latach polskiego odrodzenia. Opuszczamy piękny Brzeg i kierujemy się w stronę miasta Nysa. Było to jedno z najbardziej zniszczonych miast na zachodzie Polski. Jan Sobieski z bratem Markiem tu uczęszczali do szkoły. Przed 450 laty na tym rynku ścięty został książę śląski Mikołaj II, jeden z ostatnich piastów śląskich, za to, że bronił jedności Śląska z Polską. Okazały dom starej wagi z bogatą fasadą renesansową, ozdoba starej Nysy. Katedra świętego Jakuba to jeden z najcenniejszych zabytków gotyku w Polsce. Jak Opolszczyzna długa i szeroka, pełno tu prawdziwych skarbów przeszłości, zabytków dawnego budownictwa, paczków, stary gród,
jest jednym z nielicznych miast na świecie, gdzie zachowały się prawie całkowicie średniowieczne mury obronne i fortyfikacje. Kościół twierdza w Paczkowie przystosowany był do odpierania długotrwałych oblężeń. W Głogówku, w tutejszym zamku, znalazł schronienie podczas wojen szwedzkich król Jan Kazimierz. Pamiętamy dobrze z potopu Sienkiewicza scenę, gdy do króla Tułacza przybywa pan Andrzej Kmicic. W tych właśnie murach opowiadał królowi o tym, że naród polski